Witam Was bardzo serdecznie już na kolejnym odcinku z cyklu Program Mentorski. Program Mentorski powstaje przy współudziale takich kranów jak KDV oraz DGPX. Warto również zaznaczyć, abyście nadsyłali w swoje replaye, gdyż ostatnim czasem no niestety napływa ich zbyt mało i byłaby taka prośba, żeby tutaj postarać się jednak w terminie przesyłać je najzwyczajniej. No i w takim razie zaczynamy pierwszą parą. Tutaj będzie para zergowska, jest to Zergadis oraz MHLS. Sound resumed. Witamy. Zergadis oraz MHLS-a. Witam serdecznie. Hej. Tak więc tak jak powiedziałem, naszą pierwszą parą będzie para zergowska. Że tak powiem, co trenowaliście na ten tydzień? Jakie postępy według Was są poczynione? Czy widać już jakieś różnice? Czy jest to ciągle jakoś progresowane, dany jakiś element, który ćwiczycie? Tak. 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 Dużo pytań naraz, ale dobra. Już Ci na nie odpowiadam. W tym tygodniu chcemy Wam pokazać, jak MHLS miał słaby scout na początku, a z czasem, jak to wiadomo, progres rośnie. No ten scout jest o wiele lepszy. Także tutaj zaraz pokażemy Wam jakieś repka. Więc przejdziemy bezpośrednio do naszej rozgrywki. Stawny wad. Dobra, Michał, masz repa? Może po prostu party, panowie, zróbcie, będzie szybciej, jeśli chodzi tutaj o dodawanie. Dobra, dobra, już tam zaraz. Dobra, to tak, ja zakładam pierwszą, dostosowałem. Dobrze, dobrze. Czekam w takim razie na zaproszenie. Chwilka, bo tutaj dałem datę. No i oczywiście w miarę jak jest taka możliwość, to ja prosiłbym, aby te replaye były jakoś pokazywane w miarę chronologicznie, tak? Czyli od najstarszych do najnowszych, jeżeli jest taka możliwość i jesteście w stanie tak to zaprezentować. Tak będzie. Będzie, będzie. Okej, okay, super. Chwilka. Spokojnie, mamy czas. No, oczywiście. Przeanalizujemy gry. Oczywiście pierwsza para jest przewidziana na około pół godziny. No i kolejne pary również po pół godziny. Oczywiście jeżeli się zjawią, bo jak na razie zjawili się tylko zergowie. A nie dostałem też żadnej informacji odnośnie następnych par. Ktoś będzie chciał obsał też nie? Trójki? Proszę? Ja wiesz co, chyba nie. Po prostu we trzech lecimy. Dobra. Już dołączam. Więc analizujemy najpierw tu pierwszego repka. Czyli scout ciągle, tak? Tutaj. Głównym problemem tutaj jest akurat scout w tej grze. Przez scout można powiedzieć, że się przegrywa gry. Zresztą sami zobaczycie. Scout tej gry jest bardzo średni w wykonaniu Michała. No tak, jest problem też z kontrolą, tak? To się równa też z tym. Oczywiście. A, na ciebie grał, tak? Tutaj, z tego co widzę. Tak, tak. Perspektywa MHLS, oczywiście, żeby tutaj zobaczyć, co poszło nie tak, a co poszło dobrze. Więc tak. Pierwsza rzecz. Powinien lecieć bliżej środka. Zresztą ja też. A drugiego overa się wysyła tutaj, ale to można i zagrać tak. To jest taki pierwszy błąd. Zerglingi często okrążają naokoło. Są takie taktyki, że się leci drugim po prostu drugą ścieżką. Teraz tak. Tutaj akurat wyskautował mojego Tirda, bo to tak można nazwać. Jak wejdziesz na moją kamerkę, ja też wyskautowałem jego drugą bazę. Widzę, że zerglingi biegną. A tutaj widzę, że jeszcze graje się na... że ja mam pojedyncze zerglingi.
Widzę, że ty graliście jeszcze na mapie starym systemem, w sensie, że jeszcze nie były zamienione te expy. Tak, jeszcze Tak, stara tak. mapa. Przede wszystkim na początku miałem duży problem z tym, żeby nie tracić tych overlordów na Zerga, bo No jak widzisz, tutaj pierwszy podstawiałem pada. je pod królowej i po prostu traciłem overlordy, a nic mi to potem nie Traci dawało. scout. No i mocny pull z lingów, tak cię tutaj. Nie, to jest Dociskanie śruby. scout, że tak powiem. To musi być Skał z scout. lekkim uszkodzeniem. Teraz tak, on tu praktycznie widzi, co ja ma. Ja widzę, czy on nie ma też kolejnej bazy, bo tam stawiam overka w tym miejscu, co jest bardzo dogodne. Widzisz na moją kamerkę, widzę w sumie, że już do mnie pobiegł. Tak jest. Zrobiłem parę rauczy na odbicie tych kilku zerglingów. Jest. Tutaj teraz wyskautował, że mam Road Warren i Leira. No, bardzo ważna informacja na pewno. Ja jeszcze o tym nie wiem, że on nie ma Leira. Ja zakładałem, że on idzie w muty, bo nie robił żadnych innych jednostek oprócz zerglingów. Ale na razie szliśmy sobie maka. Teraz tak. Wizję. Tak jak mówiłem, wizję mam średnią, bo do połowy mapy. W sumie to jest prawie do ekspansji, ale gdzieś tam po bokach. On nie widzi na przykład, czy ja bym teraz stawiał kolejną bazę na Goldzie. A ja widzę akurat u niego, czy stawia. Tu mam minimalnie lepszy scout. Za to nie widzę, czy mi naokoło biegnie. Tutaj nigdzie overa nie mam. Też błąd z No mojej też to strony. była na pewno cenna informacja, tak, tutaj dla ciebie. Ale za to widziałem go z górki. Dlatego Jest jak taki. tutaj do mnie podszedł, to nic mi nawet nie zabił na Goldzie. Naokoło też do mnie nie podszedł. Podwójne Tutaj Evo widzę Chamber, teraz. tutaj MHLS widzę. Chwila przerwy, tutaj jest na makro. Dać. I teraz. Ja mam mutale, spisiłem mu overka. Nie widział tego, że idę od góry do niego. W tym czasie go odgoniłem mutalami. Od frontu jest walka. W tym czasie jest wjazd na jego w sumie piątą bazę. Teraz właśnie w sumie mogę zapauzować i wam powiedzieć. Tutaj przez ten scout właśnie przez to przegrał. Ma teraz armię, można powiedzieć, że równo mojej, ale ma latającą. Nie mógłbym uszkodzić. Tutaj śmiałoby mógł wszystko skosić. Ja w tym czasie mówiłem, jak byłem do praktycznie wszystkich trzech baz. No i niepotrzebnie właśnie teraz się cofnie. W tym momencie. On by to wybronił, tym co miał. Niepotrzebnie tą armię się cofnął, bo tą co ma w bazie on by wybronił. I tak oto przychylił szale na moją stronę. Ja już myślałem, że tu przegram. Ale nagle, jak widzicie, limity spadają. On ma 64, ja mam 100. Ekonomii w sumie prawie nie straciłem kolejnej. Teraz kampiłem pod wieżyczkami. No ale faktem tutaj Wiedziałem, że stracił tę mogę ekspansję naokoło i... pobiec, tak jak mówiłem, tutaj na dole overów też nie miał. To mu śmiało do bazy wbiegałem. Wybroni teraz tą mutalami. No ale to już teraz takie Ale to ofiarne już granie tak troszkę, luźno. nie? Mówię, w tej chwili już całkowicie nie ma wizji, jest u siebie w bazie zamknięty. I poza tymi mutalami, tym wojskiem nic nie widzi. Ja w sumie praktycznie też, ale wcześniej ten wjazd to był także scout. Tutaj z koruptorami go przezwyciężyłem. No i tutaj już koniec. Czyli przejdziemy już do kolejnego replaya, oczywiście. A polepsza się tutaj to, że tak powiem, ta sprawa tego scoutu, czy tutaj jest różnie? Raz lepiej, raz gorzej. O wiele lepiej. O Tam wiele było, lepiej. mówię, średni, ponieważ winił chociaż do połowy. Same początki jego były takie, że w ogóle nie miał overów. Wysyłał jednego na pośrodku i przed swoją bazą w ogóle nie miał overa. Czy banelingi po prostu się morfują pod jego bazą. To był jego błąd. Padał na cheesy. No jak sam widzisz, platyny by nie bił, nawet przy takich właśnie minimalnych błędach.
Wtedy miał jeszcze gold. Teraz ma platynkę, także w każdym tygodniu coraz lepiej gra. Już dołączam do was. Ok, możemy startować. Możesz mi dać gospodarza i lecimy. Zobaczmy. Tu jeszcze w goldzie. No dobra. A, platynę. Dosyć duża mapa tutaj, tak więc jak najbardziej kontrola mapy pożądana. Oczywiście zawsze, ale tutaj szczególnie, tak? O, a na tej mapie już w ogóle ze środkiem, jeszcze na crossach jak są. No, na razie, na razie daj znać, kiedy ci komputer nie wybucha. Nie, spoko. To tu widzimy scout ze strony. Tylko przy walkach strony. Troszkę trzeba wolniej i tyle. A na razie lecą sobie po crossach, już widzi. Ten overem poleciał po crossie. Ta mapa zresztą często jest crossowana. Często się takie respy robią. Ale to nie jest on. Możecie dzisiaj, panowie, generalnie tak to teraz jeszcze tak przypomnę, pokazać troszkę większą ilość dzisiaj gier z tego względu, że no Protos właśnie mi napisał, że nie da rady dzisiaj przybyć, a Teran również jest niepewny, gdyż po prostu no, nie dostaje póki co informacji, czy się zjawi, czy też nie. A czy później jeszcze mam na następny. No, będą mówieni, tak więc. Teraz zobaczmy Michałka. W tej chwili jakby jak widzi... na początku nie miałem tego overa tutaj, ale z Erlingiem widziałem, że ma dużo Erlingów i będzie robił wjazd. Ale na szczęście widzisz overem, że dosyła, czyli Alin leci. Tutaj ci się morfują, ten overek widzi, że tu Bainlingi były, poszły w prawo do góry, to mogłeś się domyślić, że tu coś się dzieje, chociaż tego nie widziałeś, że ci tutaj wpada. A to się domyśliłem się. W tym momencie. Teraz kolejne overy wychodzą, które to będą widzieć tu z dwóch stron. To na szczęście roacze. Zobaczmy jak tam dronów. 19 dronów do 25, czyli on przydronował troszkę przez chwilę. Mam wyżki, wydą na makrohacze. No ale nie miał takiego wojska jak ty. Wartość armii 1200, ma 700. W limitach 12 więcej. Już ci overki stoją, także go będą widzieć. Coś tam się dzieje. Tu znowu próbuje coś. Jak widział tu Roachę, to co tu dalej widzisz? Twierdza jego nie widzisz, na razie widzisz tylko pod jego bazą. On sobie lata. I zaraz zobaczę jego Roachę i to już będę wiedział, że nie idzie latający tak szybko. Tam zrzucę te zerbunki, czy nie? Przyspieszę troszkę. Chciał zrzucić, ale jak widział, że cały czas już mu połamał na nim, to... A, nie widzisz, że idzie przez środek, widzisz? To jest do poprawy. On widzi, jak wejdziesz na niego, on widzi w sumie pół mapy. Widzisz, że tutaj overknie sobie lata, tu na dole ma overa. Ja chyba widziałem te roacze gdzieś. Kojarzę, że wiedziałem, że ma roacze i że idzie. Tu Preya overa zabiłeś? O, ładnie. Zestrzeliłeś mu te zerknięcie. Na razie widzisz tylko tą bazę. Tam nie widzisz. Mam czwartą bazę jego. Dopiero późno zauważyłem, ale... Ty ten overek widzisz, że się cofnął. Tu tyle dobrze, że widziałeś. Jaką ma wizję. Stoi tym overem. Mogłeś to wykorzystać, zrobić 10 zerglingów, pobiec do góry. A jaki plan miałeś tutaj w ogóle na grę, o ile pamiętasz oczywiście? Oprócz tego, że wygrać. Chciałem makro lurkery zrobić szybko. Jechać. Jak gdyby w tej chwili już mam 3 bazy wysaturowane i chciałem... Powiedzmy w miarę. I miałem... No powiedzmy, że do połowy masz wysaturowane, no, tutaj 9, trochę, 12, trochę 11. Ale jak gdyby teraz zacząłem robić wojsko i chciałem go... ilości jednostek. Teraz w limicie będzie widać, bo będę miał od niego większy. Tu jakaś szlanka by ci się przydała, tak jak on właśnie z erlingami krąży. To z erlingi widziałem. Tam, że pobiegł gdzieś naokoło,
ale zorientowałem, że on tam czekał. No minimalnie tutaj widzisz na skrawku. Teraz będziesz widział, teraz. Tak, ja widziałem, jak on tam biegły. Tej czwartej bazy ci pobiegł. Musiałem ją pewnie anulować, a jak? Anulowano. Jeszcze drona skroił? Nie, nie udało mu się. To jest jego błędem, bo byś był opóźniony. No on w sumie nie stawia czwartej, co on robi? Widział, że ty czwartą stawiasz, a sam nie stawia. Teraz mi Omera skosił. Wchodzę w fervorze. Będzie, gdzie widzę. Ze strony scoutu. A ty widzisz? Nie widzisz dalej jego trzeciej bazy. Ale już po niego szedłem. A jakby on miał 6 baz? No dobra, on dopiero czwartą i piątą stawia. To nie miałby limitu. Teraz fajnie wypozycjonować te lurkery, nie? I... widzimy tutaj. Tutaj trochę potraciłeś. Z przodu straciłem, ale... swoje zrobiły. O, potężny damage. O, tutaj wszedł w ciebie na mówę. Chciał do bazy uciec, nie wiem po co. Tutaj lurki kroją. Trzecią już strać. Teraz już nawet minerałów nie ma. Armię masz po prostu większą. I limit. O, jeszcze Overseer jakiś robi. Podejmuje się walki. Do końca. O, niestety. Ultral był bez armoru. No, to pęka szybko. 3-0 miał. W sumie miał. Nie miał AFA do armoru. No ładnie, ładnie, ładnie na pewno. Nie był przygotowany po prostu na te lurkery najwyraźniej. Do scoutu akurat tutaj jest średni. Zobaczmy kolejnego repka. Jakiegoś aktualnego? A tutaj chciałbym przypomnieć w międzyczasie, że bardzo bym prosił, abyście wpisywali się w komentarzach pod postem, którym była informacja na temat terminów, kiedy byście się mogli zjawić ewentualnie na danym z odcinków programu mentorskiego, bo jak do tej pory no, nikt się nie wpisał, a post już widnieje od około 1,5 tygodnia. Było bardzo naprawdę miło już do przodu tutaj się umawiać z tego względu, że jest najzwyczajniej po prostu problem z kontaktem. Często, aby w ogóle się skontaktować właśnie zarówno z mentorami, jak i z uczniami. Tak więc jest taka bardzo, bardzo bym prosił Byś z mojej z tej strony. Kto na Facebooku, gdzie jaki ma profil, czy co, pod jaki nick. Dobra, lecimy dalej. Nie no, lista jest, wiesz, cała i tak dalej. A po Facebooku też łapać, wiesz, ludzi tutaj, że tak powiem, żeby, nie tutaj, żeby to wszystko zabrzmiało, ale zaśmietać sobie też listę znajomymi, tak, których tak naprawdę nie, no. Mówię listę po prostu na grupie gdzieś zrobić jakiś temat, czy coś takiego. Wiesz co, no, post jest, jest post generalnie zrobiony, tak dalej, nie? To nie jest sam link wrzucony, jeśli chodzi o ten terminarz, tak więc ja myślę, że jest przypięty nawet na grupie, tak więc zamieniony jest. Powinni sami się kontaktować, jeżeli to widzą, a tym bardziej. No, ale to jest taka naprawdę gorąca prośba z mojej strony, bo jestem tak naprawdę uzależniony tylko i wyłącznie od was tutaj i muszę polegać, tak powiem, no, na was, tak? Na tym, jak się umawiacie. No tak na przykład przykładowo dzisiaj tutaj umówione były pary, no a zjawił się tylko Zerger do tej pory. Miejmy nadzieję, że jeszcze się któraś z par chociaż zgłosi. No ale póki co tutaj analizujemy Zerga w każdym bądź razie. No odbiegłem trochę od tematu tutaj, takich organizacyjnych spraw. Plan na grę tutaj, że tak powiem, pamiętamy? MHLS? Chciałem dość agresywnie zagrać i trollować. Ale jakiś konkretny build, czy jakieś rocze, czy właśnie link muta jakiś? Ja na początku chciałem zrobić gold. Zelig Baneling. O, widzę, że później. Później jak gdyby zobaczyć co będzie, czy muszę iść rocze, czy muty. Byś dosyłał kolejny zerglingi i szybko go skończył. Byleby golda ubić. Bo rocze jeszcze nie ma, a zerglingów nie robi. Widzisz? Teraz go drapiesz. Kolejny jeszcze dorobił.
Teraz tak, można powiedzieć, że scout masz idealny, nie? Masz raz, dwa, trzy, czyli przed swoją bazą, przed jego i na środku. On w sumie widzi, że nie masz kolejnego golda i to tyle. No i że masz tego golda. No i są się raucze tutaj, więc... On widzi tylko w sumie tak. No tutaj jakbyś go spamował z lingami, to byś dał radę. Ponieważ golda musi tu utrzymać. A żeby golda utrzymać, musi zejść z rampy, także za dużo rauczy. W tej chwili nie, to nie jest za dużo rauczy. 5 rauczy to tam akurat... Widzisz, na rampie walczysz. O tym mówię. No ale od dronków troszkę stracił. Chyba masz przewagę. Przewagę 4 masz. W sumie 5 stracił. Nie wiem, czemu tu gazownię robisz tak szybko. Lepiej golda zbierać na początku. Mhm. A tutaj sobie zrobić w mainie. Ewentualnie dostawić kolejną ekspansję, albo dopiero później te gaz dołożyć. I tak mi na rąk nie mieć, żeby gaz wykorzystać, ale dobra. Drapanie do zerglingu właśnie się skończyło. To jest właśnie bardzo dobrym buffem dla niego. Jako, że chciałem zrobić muty, to chciałem mieć wszystkie 4 gazy wzięte szybko. Rację, rację, w końcu masz golda, nie? Żeby zbierać. Do kasiorkę. Wziąłem 3 expo od razu. Ty już go drapiesz. Zresztą zawsze mu wchodziłeś. No to było takie dość nieudane, ale generalnie potem miałem ideę, żeby go utrzymać. No, no teraz widzi, teraz zobaczmy. Jego scout jest totalnie zerowy, nic on nie widzi. Ty już masz 3 bazę, widzi wszystko. Znaczy te podstawowe punkty. Biegniesz teraz na jego twirda, widzisz, że nie ma. Widziałeś tutaj tego twirda. No i dobrze, masz scout dobry. Ci pewnie skroi overa, czy ram. Jeszcze tutaj widzę, troszkę raz się w creepu kuleje. O, nawet co? Tak jakby na tej mapie, nie? Każdy inaczej gra, ja na przykład nie lubię w Zivizji rozsiewać creepu, ponieważ... Znaczy tak, bo to jest broń obusieczna, tak? Troszkę. O, widzicie. Exp skrojony. I nawet nie anulował, przez plecy 300. A ty straciłeś tam z serwinga. Kolejną bazę zostawiać. To widzę, że lubisz tą kompozycję Lingmuta. Zależy, czasami. Tam. Zależy na kogo, tak też. Tak, tak, tak. Ale zależy od mapy. Na przykład na bliskich mapach nie polecam. No, bliskie mapy to raczej Roger Ravager, prawda? Tutaj. No, Roger. Nawet bez zerglingów od razu Roger. Ja tak polecam, przykładowo na Urlenie. Mhm. I to jest piękne. No chyba taka najbliższa mapa. A na największych mapach to jest właśnie masówka mutali i kroi. Bo to i hydraliski na początku padną, zawsze parę overków skroisz, masz kontrolę mapy. Jak jest duża mapa, to kontrola jest bardzo ważna, bo wtedy sobie możesz ekspować jak ogromne obrażenie tutaj zadane przeciwnikowi. Naprawdę. Przewaga drona, przewaga farmi. No. Chociaż w limitach nie jest jeszcze. 12 AT workerów zniszczony. A tu już go kończysz. Zerglingi na apach robią swoje. I mutale z atakiem plus 1. Właśnie odnośnie upgrade'u do mutali polecam atak. Znaczy to zależy chyba od tego, jeżeli przeciwnik gra też muty, to trzeba, to lepiej jest armor zrobić. Bo no też tak słyszałem kiedyś, że właśnie muty na muty armor, ale tak to atak. No prawda, tutaj chodzi, mogliśmy teraz zobaczyć właśnie jak była Psy League, tutaj Sein zagrał dokładnie, właśnie było też Lingmuta, kompozycja versus Lingmuta. No i jak widać bardziej się opłaciły tam upgrade'y po prostu do armora, wymaksowanie jak najszybsze. No i GG tutaj. Odklepał matę. I od razu mogę powiedzieć, że APM jego podrósł, bo tam patrzyłem na jego wcześniejszych grach, 120-130 miał, teraz ma 155. No to ładnie. Także już też jest troszkę progres. A przeciwnik już miał 2-2. No ale widzisz. Dobra, teraz zobaczmy. I tutaj prosimy o kolejnego replaya oczywiście. No, co teraz? Kolejne replaye prosiłbym tutaj jeszcze. Tak czekaj. A na jaką rasę?
Wow. Obojętne. Możesz pokazać znowu na ZVZ, zobaczymy jak grasz. Nie, nie mogę znaleźć, tak. No, tak czy inaczej, zaczekamy właśnie do Z20, czy się pojawi kolejna para. Jeżeli nie, to już po prostu was dłużej nie będę trzymał i tutaj. Także no, gorąca prośba tak naprawdę, żebyście się zjawiali jednak jak się umawiacie, bo no później jestem troszkę zmuszony do improwizowania tutaj i kończenia wcześniej eventu całego. No chyba tak zamykać. Z przyczyn dokładnie nie do końca też zależnych ode mnie, nie tylko. Komu tu mamy? Trolloka, który wpisuje, Snockstar, który też nie chce. A w sumie więcej z mentorów nie widzę żadnego dostępnego. Nie mam. Nie, teraz wiesz, takie na szybko to też nie, nic, ale no, bo już wcześniej były umówione osoby, tak więc wiesz. Dałem ci zaproszenie. Jest to zawsze jakieś tam poleganie, tak, na osobie. Nawet w znacznym stopniu, aby się zjawiły. Jeszcze przypomnę, że tutaj mieliście maile wysyłać. Owszem. Którzy awansowali. Tutaj jest właśnie replay. Dzięki któremu MHLS awansował ligę wyżej. Chyba tak. I znowu Pryon, tak? Tyrasus. Zobacz mi scout. Tutaj trochę bardziej była obrona z mojej strony. Wieczna, bo był dość agresywny. A grał losową rasą i scout dronom. Bierzesz. Bić się już robi. On to ci kurza postawił. Widzisz? Nie widzisz tego, tutaj się overa stawia. Albo dronką się skończyło. Ale w sumie już za późno. To to taki... Boże, jakby miał proxy reaction. Bunker rush, tak tutaj chciał, próbował robić, ale... Ty na szczęście widziałeś, że on tutaj robił. U siebie w bazie. Tak, tak. Tutaj widzisz też, czy nie ma jakichś raksów, to też jest w sumie niezwykły pomysł. Tutaj ludzie z tego czasem robią. Chociaż jak tutaj by ci dwa raksy zrobił, albo trzy z reaperami, to tutaj może śmiało po skałkach, znaczy po rampie tej wejść. Do tyłu. Dla reaperów jest to super backdoor. No i tutaj mocny haras z Halionów, tak. To już byłem na to przygotowany, bo bodajże widziałem, że faktorkę stawiał na reaktorze. Tak, dobrze kojarzę? Tak, tak. Dobrze, tak, tak, na reaktorze jak najbardziej. Teraz już pierwszy robcze wyszło, możesz śmiało na niego wbijać. A widzę, że potracił. A co on? Jeszcze nie robi jej bazy? Nie, on bardzo późno to robi, tylko że bo to jest taki alien style na 30 scywikach, chociaż patrz, że ma więcej tych scyfa. Teraz jeszcze ci overa skroił. No to w takich sytuacjach nawet Nedusa nie polecam, nie? Na takich agresywnych terenów to nawet ja raz przegrałem z Free Rockiem na Archon modzie. Na jednej bazie cisnęli latającymi tankami. To na tej mapie właśnie. No, tutaj sobie bardzo dobrze radzi. Nie ruszamy, jak widzimy. Na Streloka kącie jego brat się dzieje coś. Grady na 7 minutę 1-1. Dralayer się skończy, będziesz mu w kolejnym. Ale kurde, grubo gość ciśnie. Cały czas ty jednej bazy ciali, mówię. Ty mu tu rołczę, on tu miny. No, ciężkie. No ale twardo ładnie się tutaj broni, jak najbardziej MHLS. Tylko to problem tak, jest tak. To, że tym medywakami, tak, ciągle tutaj przeskakuje. Też podkreślam, że... Kautos za późno. Oversteer się robi, także zaraz tu go wykryjesz. Chociaż strzelą, na bank strzelą 9, 8, 7, 6, a nie, nie zdążyły.
No ale dobrze, że twardy tutaj dajesz się bronić, jeszcze te upgrade'y właśnie robić w międzyczasie. Dostawić jeszcze bazę, bardzo fajnie. Najważniejsze w sumie. Ale widać tam różnicę. Powiem ci, nawet jeżeli przegrałeś, to wygląda to naprawdę ładnie. Tutaj mnie strasznie irytowało to, że tak może sobie dropy robić z no tak, prawda. Tak ciężkie do złapania jest. Tak naprawdę, jeśli 5 roczy, to i tak mi rozjedzie. On tu, jak widzisz, na golda poszedł. No, ale bardzo przydomnie anulował bazę też, właśnie. Więc... No, przydałoby się już jakieś parę hydralisków, tak? Bo tutaj 3000 nadwyżek prawie. O. Spore nadwyżki. Zbierał. Fire robiłem. Patrz. Tu mu makrohaczy w sumie zabrakło. Polisa na życie, tak? O, jeszcze mu stroi Leira. Prawie. Nie, nie. Da się. 76 chyba. Z tej strony wysyła kolejna marina. No a tutaj jak widzimy tutaj coraz to mniejszą skutecznością tutaj teren przypuszcza te ataki, już tutaj coraz bardziej jest wypierany na przedpole. A nie próbowałeś właśnie na niego kontry zrobić wcześniej? Parę tych roachów mu wysłać do bazy? Złapać go gdzieś po środku? Jakoś tak nie. Wiadomo, jak ma kulkę to ciężko się to bije, ale jak nawet tymi paroma mutalami. A te mutale dopiero teraz się zrobiły. No, dobra decyzja, jak najbardziej, tutaj infostory, żeby to jakieś fangale pójść ewentualne, tak? Tak. O, teraz. Bardzo ładnie. No i dobra, i złapał jeszcze, ach, sam siebie. No, niestety za późno puściłem. Na survival. Nie miałeś następnego fangala, tu widzę wszystkie medywi opierane, fajnie wypadły. Czekaj, czy je będzie reperował, czy ma to gdzieś. Byłoby niemiło, jakby ci tam widzę, zastrzelił. Że mów nie używa, zobaczycie? Zresztą dużo ma nadwyżki ten gościu, na jednej bazie 2000. Na wesoło. Na wesoło i ciekawie, zarazem. Bazy. Mówię, MHLS-owi zabrak ten makrohacz. Zmiażdżyłby go, gdyby miał makrohacza, moim zdaniem. Tej Queenek 200 energii. Nie, wyrobiłby na ilość plus upgrade'y jeszcze, tak. No, tutaj też tak. Taka intensywnie, jak jest tak intensywnie cały czas, to też... Nie, tak no masz teraz chwilę, to bym ci dał. Wow. Naprawdę super tutaj. Praktycznie miazga tutaj, tak już. No jeszcze go Fangal złapał, kolejny. No i GG. I witaj w platynie, tak? Tam mam ten mecz. Prosiłbym jeszcze o jednego replaya. Chcesz jakiegoś protosa pokazać? Mecz obojętny, tak? Tutaj, jeżeli jakiś jest większy no jeszcze progres. To jest taka dłuższa gra. No i możemy zaczynać. Lecimy. Generalnie na Protoss są dość szybkie gry, ale tam się zdarzają tacy trudniejsi troszkę, na których taktyka na szybko nie działa. No niestety na Protoss tak łatwo nie jest. Z no, reguły... Chociaż parę jest taktyk. Jest, dobrze wchodzi z reguły z dwóch baz Link Hydra. Tego w sumie replaya nie pamiętam specjalnie. Zobaczyłem tylko, że dłuższa gra. Co wy tutaj gracie? Największą zmorą chyba w tej chwili jest na przykład taki push z 4 adeptów i orakli, nie? Tak. W wczesnej fazie to jest... Największe utrapienie. Ty nie zyskał, bo już widzisz wszystko mu w bazie. W początku. Gateway Cyber. Drym, drym, no.
bardzo. O, teraz mogłeś go zaatakować. A nie, on ma model szybko, co tak nie bronić. Ile masz za... O, zbierają mu się. Jakąś agresję stosował. A, czyli to... To był taki właśnie szybki push, tylko że... Standardowy haras, tak, z adeptów. Adeptami tutaj. To jest właśnie nie... Adepty kroją. Rawik złapałeś. Ale widziałeś overami. Mogłeś w sumie z dwie hyderki trzy zostawić, ale... Wieżyczka też jest git. Kręgów i bełcer zarodnikowy. I my tutaj te stabilizatory Protoss robi. To nie jest w sumie dobrą opcją na zerglingi i hydry. To jest za wolne. Tutaj było... O, z dronami będziesz atakował. Tu był mój duży błąd, bo... A nawet tego nie zauważyłem. Plum! Parę zerglingów padło. No, tutaj tak troszeczkę... Błędem w tej grze było to, że zapomniałem o upgrade'ach. Większość czasu. No i disruptory potem robią swoje, nie? To jak gdyby to był główny błąd. Dlatego ta gra tyle trwała. Tu widzisz? Co on tu kmini? Czemu on to adepty zrzucił w to miejsce? Ciekawe. Bardzo ciekawe, byś hyderkami podszedł, byś go zaadryskał. Zamiast tymi lingami po prostu lecieć, to najpierw te hydry do przodu dać, nie? Nie miałby tyle czasu. Bo on wtedy widzi, że w blok, przepraszam. Ale widzę, tu z dwóch stron cię próbuje zagryźć. Tutaj cię skusił. O ja, ile wojska ci tu padło. Ogromne straty. To już jest mikro. To już jest ten spot. 40 do 2, do 4 jednostek na korzyść Protossa. Jeszcze mam więcej dronów. Mhm. O, 12. No, zgadza się. Miazga, bo i do gateway dostały. Oj! Tutaj kulki atak, ale dobra, kuleczki padły. Masa robi swoje, tak. No, co teraz będzie robił? O, jakby disruptory są największym problemem dla mnie, to... Split, wiesz, po prostu split. Musisz popracować nad splitem. Ciężko bo zawsze, zawsze coś stracisz, jeżeli przedwcześnie nie zauważysz takiego disruptora i jakoś nie zdołasz tutaj właśnie zesplitować odpowiednio wcześniej. Albo grać młody. Po co ma ci coś padać? A już wtedy jego robo jest bezużyteczne. Zgadza się. Oj, no, to, że jako ma tyle gateway, to trochę stalkerów by zrobił. A nadwyżki ma ładne, Protoss 3000. Banki. Kasy. A widzę, że mu ty jednak zagrałeś. Tutaj cały czas szukałem, jak go ugryźć, tak żeby to móc domknąć jakoś, ale... No, hydraliski swoim DPS-em jednak robią swoje. Gdzieś musisz go zdążyć zabić, zanim on... Zremaksuje się. Nie, mówię o destabilizatorze. Że zabić destabilizator, zanim... Czyszczający rozbłysk. Tak, masz fajnie rozbudowane eko. Na dole dwie bazy kolejne. No, w sumie z taką ekonomią to chyba tutaj nie powinno być większego problemu tutaj. Ze zwycięstwem. Tutaj walka jest, no. Dalej jeden dały radę. Teraz jeszcze jakieś lurkery by doszły. Czy nie potrzebowałeś? Bardzo dobrze, że tutaj właśnie... trzymałeś w ryzach swojego przeciwnika, że ty się nie dałeś mu rozwinąć, tak? Właśnie jak w końcu zdecydowałem się na lurkery, to udało mi się to wygrać. A tutaj do środka w ogóle do ten. W prawy byś mógł wlecieć wcześniej. No teraz. Snajpuję ci.
upgrade słabitki, może nie. On ma na trzeci atak. On ma na trzy. No i też armor jest tutaj bardzo twardo upgrade'owany, że tak to powiem. O, myślisz, że masz bazę u góry? Nie, co on tu zrobił? Możecie sobie po prostu otworzyć jedną tutaj drogę, żeby tutaj od frontu tak nie atakować na szerokiej rampie. Żeby łatwiej może było mu wypuszczać wtedy właśnie disruptory, tak? To mi się udało go zajść od tyłu z tymi disruptorami, to nie narobiłem mi szkód. Muszę mieć dużo pieniędzy tutaj. Sprytem po prostu, tak? No bardzo fajnie tutaj zbijasz te nadwyżki, tutaj właśnie produkując armię ciągle. No zajedziesz po prostu tego Protossa ekonomicznie, tak? Tak jest, prawda? Chociaż no jest tak zbudować tam ekspansję kolejną. No to kropki w sumie nie ma, tutaj też już. Tak. To ostateczna walka. I ostatnia walka. Z Rutgerami. Ja uznałem, że nie będę się z nim tak ganiał, bo on mi zawsze ucieknie. Wszedłem mu do bazy i postawiłem Rutgery na wejściu. Ładnie, kroi. Tu wiesz, i się przeciwnik poddał. GG. Te cztery Rutgery tutaj załatwiły chyba. Koniec. Koniec. O, ładnie, ładnie. O, jeszcze. Jak widać, do tej pory nie pojawiła się żadna z par kolejnych, które miały się pojawić już na godzinę 20, tak więc no dzisiaj to będzie na tyle, a ja jeszcze raz tutaj uprasza się właśnie to, co już właśnie Zergadis powiedział, ja też wspomniałem wcześniej o wysłaniu tych replayów, a przede wszystkim właśnie dopisywanie się w przypiętym poście na grupie Trening SR2 informującym o odnośnie terminów, tak, jest cała tabela. My będziemy po prostu was dopisywać według tego, co wpiszecie w komentarzach. No byłoby to naprawdę spore ułatwienie dla nas. No gdyż jest problem tak z kontaktem, jeśli tutaj chodzi o choćby dodanie po battle tagu, tak? Właśnie was, mentorów i uczniów w celu skontaktowania się, czy też właśnie dojście drogą tutaj facebookową, tak? No i to, co też właśnie również wspomniał, jeszcze tutaj powtórzę się Zergadis, to jeszcze prosilibyśmy właśnie, jeżeli tutaj zostały ktoś z uczniów awansował w jakiejś wyższej ligi, aby tutaj też wysyłał maile potwierdzające tutaj informacje właśnie o tym, lub właśnie też przesyłanie takich informacji na prywatną wiadomość, jeżeli nie jest w stanie taka osoba tutaj wysłać tego na maila, ale myślę, że to nie powinno być z tym większego problemu, także no jeszcze raz dziękuję dzisiaj, że przybyliście. Przepraszamy, że tak krótko, no ale tak by to nie jest uwarunkowane tylko, że tak powiem, naszą organizacją, ale również tutaj polegamy no, w dużej mierze. Za tydzień może będzie lepiej. Dokładnie, no na osobach innych. No za tydzień nie będzie programu mentorskiego z tego względu, że jest IntelX Masters, tak? Tak więc kolejny odcinek dopiero za 2 tygodnie. Ja zapraszam również teraz, już teraz na wtorki z SC2, które no, odbędą się, wiadomo jak sama nazwa mówi, wtorek, z tym, że nietypowo, są sami zobaczycie, nie będę na razie zdradzał. No i PsyLigę również, która się odbędzie w środę, to będzie już taki z ostatni z eventów tutaj przed IntelX Remaster, jeśli chodzi o StarCrafta 2. No a później widzimy się spotkać. Cześć, na razie.